Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu trwają zapisy na konsultacje społeczne dotyczące planu gospodarki odpadami. Aktywne działania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zmodernizowane obiekty Fort IV w Różanie i Miejski Dom Kultury w Przasnyszu. Ruszają konsultacje społeczne, które będą dotyczyły projektu planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego do 2030 roku. Spotkania będą skierowane głównie do mieszkańców miast, ale i przedsiębiorców czy przedstawicieli władz samorządowych. Na Mazowszu średnio powstają ponad 2 miliony ton odpadów komunalnych, a statystyczny mieszkaniec produkuje ich około 380 kg rocznie. Już ponad 40% to odpady selektywne zebrane i to jest bardzo dobry trend, bo to te odpady przekazuje się do recyklingu. Celem województwa jest stworzyć społeczeństwo recyklingu i ta zmiana jest na Mazowszu widoczna. Wśród odpadów najchętniej zbieranych selektywnie przez mieszkańców Mazowsza są m.in. odpady zielone, zmieszane odpady opakowaniowe i papier. Opracowywany projekt gospodarki odpadami będzie aktualizacją programu obowiązującego do tej pory na terenie województwa. Wprowadzony dokument będzie ważny do 2030 roku. Właściwie jest to kontynuacja poprzedniego dokumentu. Nie zawieramy tam jakichś specjalnie nowych obowiązków czy dla gmin, czy dla mieszkańców, które mogłyby w jakiś sposób niepokoić. Aktualnie obowiązujący plan gospodarowania odpadami obowiązywał od 2019 roku. Według ustawy plany te nie powinny być aktualizowane rzadziej niż co 6 lat. To jest plan, który musimy opracować, ale przy współudziale społeczeństwa. Głównym celem konsultacji będzie zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk dotyczących gospodarki odpadami. My potrzebujemy informacji zwrotnej i od samorządów, i od mieszkańców, jakie potrzeby, szczególnie samorządy mają i jak my możemy, planując tą gospodarkę na Mazowszu, jednocześnie zaspokajać te potrzeby. Nowością w tej aktualizacji jest chęć wdrażania w mazowieckich miastach obiegu zamkniętego, który będzie skupiał się na recyklingu. Będziemy kładli większy nacisk na powtórne wykorzystanie rzeczy, na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, czy również na bardziej dokładną, selektywną zbiórkę, bo to wiemy, jest to surowiec, który możemy wykorzystać w procesie gospodarczym. Konsultacje społeczne odbędą się w Warszawie, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce, Płocku i Ciechanowie. W spotkaniu można wziąć udział poprzez formularz na stronie mazowia.pl. Natomiast wszelkie opinie i uwagi do projektu można zgłaszać do 10 maja bieżącego roku drogą elektroniczną bądź listowną. Realizują projekty, prowadzą warsztaty, podejmują liczne inicjatywy, będąc głosem młodych Mazowszan. Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego reprezentuje uczącą się młodzież i funkcjonuje od niemal 5 lat. W skład Młodzieżowego Sejmiku wchodzi 51 radnych, którzy reprezentują głos młodzieży w dialogu m.in. z samorządem województwa mazowieckiego. Walczymy o równość, o prawa młodzieży, o środowisko, o to, żeby młodzież mogła też realizować i spełniać swoje marzenia, więc od przedsiębiorczości po inkluzywność. Aktualnie młodzież z Sejmiku realizuje m.in. drugą edycję akcji Niewykluczeni w szkołach. Jednym z jej elementów jest wprowadzenie do placówek edukacyjnych tzw. niebieskiej skrzyneczki, z której będą mogli korzystać uczniowie. Właśnie do takiej niebieskiej skrzyneczki, która jest rozmiaru 20x20 i która już niedługo wejdzie do mazowieckich szkół, będą mogli wrzucać swoje potrzeby, karteczki, zgłosić prośbę o pomoc, a psycholodzy szkolni będą też mogli lepiej odpowiadać na ich potrzeby w danym środowisku szkolnym. Dlatego dajemy też szkołom większą wiedzę o tym, czego potrzebuje ich środowisko, ale również przestrzeń dla uczniów, żeby mogli zgłaszać swoje problemy. W ramach tej akcji radni Sejmiku przeprowadzają także warsztaty w mazowieckich szkołach. Wykłady mają na celu uświadamianie młodzieży w kwestii różnego rodzaju wykluczeń społecznych. Czym jest wykluczenie? Jakie są rodzaje wykluczeń? Ponieważ wiemy, że dotyka to każdego z nas. Mamy też świadomość, że nie każdy jest jakby przypisany do jednego wykluczenia. Chcemy pokazać młodym osobom, które zmagają się z tymi niewykluczeniami, że nie są same. Uczymy, uczniowie bardzo są zadowoleni z warsztatów, jest wesoła atmosfera. Jednym z ważniejszych projektów Sejmiku było stworzenie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów mazowieckich szkół. Badanie dotyczyło transportu publicznego i zmian, które mogą usprawnić m.in. dojazd do szkół.
Zebraliśmy około ponad 13 tysięcy odpowiedzi, więc bardzo fajny wynik. Zrobiliśmy bardzo dużą bazę danych. Co drugi uczeń dojeżdżający do szkoły na Mazowszu doświadcza problemów z transportem publicznym. W poniedziałek, 22 kwietnia, z okazji Dnia Ziemi, Młodzieżowy Sejmik organizuje akcję wspólnego sprzątania Grójca i Gostynina. W wydarzeniach weźmie udział łącznie 140 osób. Wysłaliśmy zaproszenia również do szkół z okolic właśnie Gostynina i Grójca. Podejmujemy współpracę z urzędami miast, z nadleśnictwami i sprzątamy razem, żeby nasze Mazowsze było właśnie województwem czystym. Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego podzielony został na 9 komisji tematycznych, które działają w różnych obszarach. Sejmik funkcjonuje już od blisko 5 lat, mając na swoim koncie wiele ważnych akcji i inicjatyw. Plac zabaw, siłownia i taras widokowy. Między innymi te elementy znalazły się w zmodernizowanym forcie czwartym nad Narwią w Różanie. Natomiast w Przasnyszu swoim blaskiem przyciąga odnowiony Miejski Dom Kultury, wyposażony w nowoczesne rozwiązania. Obie inwestycje dofinansował samorząd Mazowsza kwotą w sumie 5 400 000 zł. Nowo zagospodarowany fort numer 4 w Różanie ma być atrakcją nie tylko dla miejscowych, ale i przyjezdnych. Jest to sposób na otwarcie się gminy na rzekę i na przyciągnięcie turystów do Różana w jeszcze większej ilości niż do tej pory. Całość inwestycji to ponad 8 milionów złotych. Ten fort konkretny to fort ziemny. Jego fantastyczne położenie nad Narwią powoduje, że przyciąga już w tej chwili rzesze turystów. W zasadzie była to reduta ziemna, która powstała w latach 902-904 i jej zadaniem była obrona przeprawy mostowej. W miejscu, gdzie znajduje się w tej chwili siłownia pod chmurką, stały dwa budynki koszarowe, w których zakwaterowane było wojsko carskie i wojsko pruskie po 1915 roku. Ja byłam na otwarciu i faktycznie to miejsce zachwyca. Z jednej strony przepiękne krajobrazy, ale z drugiej strony przepięknie zagospodarowany fort. Na reducie znajduje się teraz między innymi taras widokowy, plac zabaw, altanka, siłownia czy stoły do szachów. Ze wsparciem województwa zmodernizowany został także Przasnyski Dom Kultury. To jest modernistyczny budynek. Styl, jaki tutaj panuje, to jest styl architektoniczny Art Deco. W budynku zachowano wszystkie walory architektoniczne i historyczne. Teraz Przasnyski MDEK to powód do dumy. Jestem szczególnie dumna z tego, że przeszliśmy ten generalny remont, że mieszkańcy w końcu mają wyczekiwany dom kultury, otwarty dla wszystkich. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia z otwarcia nowoczesnego budynku. Ładnie to wszystko wygląda. Przed tym wiadomo, że jak się coś odnowi, to jest inaczej. Jak nowy budynek, to też jest inaczej. Fajnie, że w końcu ktoś się za to wziął i jakaś inicjatywa od strony miasta, że działają. No i że nasze dzieci będą miały gdzie spędzać czas jakoś sensownie. Odnowiony Przasnyski MDEK jest chętnie odwiedzany. Ponad 1000 osób, dokładnie 1034 osoby kupiły bilet i obejrzały film w naszym Miejskim Domu Kultury, a ten weekend, który był ostatnio, to kolejny rekord, pełne sale. W wyremontowanym budynku powstała między innymi nowoczesna sala kinowo-teatralna wraz z zapleczem scenicznym, odpowiednio wyciszone pomieszczenie do prób instrumentalnych, sala kolumnowa z przeszklonymi ścianami czy sale przeznaczone do różnorodnych zajęć, w tym ognisko muzyczne i pracownia plastyczna. Samorząd Mazowsza dofinansował tę najdroższą w historii miasta inwestycję kwotą 4 milionów złotych. Zbliża się majówka. Nie trzeba planować dalekich podróży, aby odpocząć podczas długiego weekendu. Na Mazowszu jest mnóstwo miejsc, gdzie można wypocząć, zrelaksować się i pozwiedzać. Podpowiadamy jakie. Weekend majowy na Mazowszu to czas, który zachęca do odkrywania nowych miejsc. Podsuwamy kilka kulturalnych atrakcji regionu, do których warto zajrzeć. 1 maja w Muzeum Wsi Radomskiej po raz trzeci odbędzie się plenerowe wydarzenie Koń użytkowy w tradycji polskiej. Odwiedzający będą mogli między innymi wziąć udział w warsztatach, pokazach rzemieślniczych oraz spróbować przysmaków od kół gospodyń wiejskich. Zaprezentujemy rozmaite formacje kawaleryjskie od XVII do XX wieku. A gwoździem programu będzie widowiskowy pokaz husarii po raz pierwszy w Radomiu. Tradycyjnie wszyscy odwiedzający wtedy skansen będą mogli pojeździć na bryczkach, udać się na wycieczkę zaprzęgiem konnym w te nasze przepiękne plenery, a najmłodsi będą mogli
pooglądać skansen, siedząc na grzbiecie kucyka. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza na majówkę ze sztuką. Dla odwiedzających w czwartek i sobotę będą dostępne dwie wystawy. Biochem autorstwa trzech artystów Izabeli Hamczyk, Diany Lelonek i Pawła Matyszewskiego oraz Znaki Kolor radomskiego artysty Rajmunda Ziemskiego. Tą majówkę można spędzić raz z twórczością artystów, zobaczyć malarstwo, ale też obejrzeć ciekawe filmy, a w ogóle to jakby obiekt sam jest swoistą ciekawością, bo to jest jakby połączenie współczesności z wiekiem XIX, więc tu warto to zobaczyć. Na majówkę w swoje progi zaprasza także Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, gdzie najbardziej znanym i lubianym obiektem jest Zamek Książąt Mazowieckich. W tym roku turyści będą mogli między innymi wejść na baszty. W zamku znajduje się też ciekawa wystawa archeologiczna. My jednak zachęcamy, by w pierwszej kolejności wybrać się do pobliskiej Gołodczyzny i odwiedzić Muzeum Pozytywizmu, które może pochwalić się certyfikatem Produkt Turystyczny Roku 2023. Można tu zwiedzić piękny zabytkowy park, a w nim słynną krzewnię, czyli dom Aleksandra Świętochowskiego, a także dworek szlachecki i dwór Aleksandry Bąkowskiej. W tym ostatnim pojawiła się nowa wystawa Oblicza polskiej szlachty. To zbiór portretów typowych dla kultury sarmackiej w XVII i XVIII wieku. Tutaj mamy zgromadzonych dokładnie 78 obrazów pochodzących z 10 muzeów i instytucji kultury w Polsce. Między innymi znajdują tu się zbiory z Poznania, z Muzeum z Liwu, także Muzeum Warszawy. Mamy obraz z Oporowa autorstwa Marcello Bacciarellego, który akurat jest widoczny na tej sali. Majówkowe atrakcje przygotowało także Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Tradycyjnie 2 maja muzeum będzie świętowało imieniny wieszcza Zygmunta Krasińskiego. Zaplanowano sporo atrakcji, w tym także koncert, który rozpocznie się o 20:00. Przeniesiemy się do Delty Bluesa. Puchowski nad Mississippi. Roman Puchowski zabierze nas w swoją podróż właśnie do początków bluesa. Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie. Muzeum będzie otwarte całą majówkę, można je zwiedzać do godziny 18:00. W okolicach Warszawy znajdziemy wiele ciekawych miejsc dla tych najmłodszych i trochę starszych. W Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie można nie tylko zwiedzić ponad 200 niezwykłych okazów wąskotorowego taboru, ale również przejechać się jedynym i niepowtarzalnym pociągiem retro. Fanom sportu polecamy odwiedzenie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, gdzie można znaleźć ponad 3000 eksponatów oraz prawie 600 zdjęć związanych głównie ze sportem i turystyką polską. Ciekawą propozycją jest także Centrum Folkloru Polskiego Karolin w Otrębusach. We wnętrzach pałacu znajduje się stała ekspozycja prezentująca kulturę ludową wybranych regionów Polski oraz stylizację polskiego folkloru w postaci widowiska muzycznego zawierającego elementy muzyki i tańca. Życzymy udanego odkrywania. Skoro kwiecień w tym roku przeplata więcej zimy niż lata, ciekawą alternatywą dla aktywności na świeżym powietrzu mogą być na przykład instytucje kultury. Od adamaszku do żakardu, dawne tkaniny dworskie to tytuł najnowszej wystawy w Muzeum Wsi Radomskiej. Prezentuje ona różnorodność tkanin i ich zastosowań w siedzibach szlacheckich. Nowa wystawa w Muzeum Wsi Radomskiej to doskonała okazja, żeby zanurzyć się w atmosferze życia dworskiego przełomu XIX i XX wieku. Wspaniałe stroje, piękne tkaniny. Wystawa jest interaktywna, abyście Państwo również mogli niektóre z tych elementów podotykać, poprzymierzać. Zachęcam, żebyście Państwo przychodzili do muzeum, oglądali tę wystawę i nie tylko tę, ale tą szczególnie Państwu polecam, bo naprawdę takiej wystawy jeszcze w Muzeum Wsi Radomskiej nie było. Prezentowane eksponaty najczęściej są rekonstrukcjami, dzięki czemu można ich dotykać. Na ekspozycji znajdziemy cały przekrój funkcji, jakie pełniły tkaniny. Były one stosowane jako wystrój wnętrz, czyli dywany, zasłony czy firany, ale też jako tkaniny pościelowe, tapicerka oraz ubiory i modne dodatki. Nie tylko one były piękne, zdobne same w sobie, ale również służyły jako tło do prezentowania broni palnej, do prezentowania broni białej, czy portretów albo obrazów postaci świętych.
Wystawa pokazuje, jak ważne były tkaniny w życiu naszych przodków i jak wiele funkcji pełniły. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest kącik stylizacji. Czekają w nim piękne stroje i akcesoria z epoki, a także fotobudka. Każdy będzie mógł zabrać ze sobą pamiątkę w postaci zdjęcia w stylizacji skomponowanej przez siebie. Wystawę można oglądać do października. Zapowiada się całkiem ciekawie, więc zachęcamy do odwiedzenia wystawy, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!